Cześć Janek, jestem Cześć, Zuza, cześć. jestem dziennikarką na stażu w miesięczniku Kreatywni i słyszałam, że 1 czerwca razem ze swoim zespołem zaprezentujecie nam swój nowy album. Opowiedz nam trochę o nim. No to dla nas dość wyjątkowe wydarzenie, bo tak jak zupełnie na co dzień funkcjonuję jako gitarzysta akustyczny i piszę i wykonuję na gitarę solo, tak od kilku lat skrzętnie zbierałem kompozycje na większe składy, właśnie na zespół rockowy, progresywny. I szczęśliwym trafem, pomimo różnych przeszkód, z którymi się zmagaliśmy nieco wcześniej, udało się nareszcie ten materiał zarejestrować, spakować w piękną płytę. Mogę ją zaprezentować. Znajdują się tutaj 4 kompozycje, wszystkie autorskie. Muzyka jest zróżnicowana od czystego rocka progresywnego po rock tak zwany artystyczny, po nieco bardziej liryczne fragmenty. Taka swego rodzaju synteza dynamiki rocka progresywnego z liryką też słowa, bo warto zauważyć, że teksty wykorzystane w piosenkach już wcześniej były publikowane w 2 tomikach poezji, które swego czasu wydałem. Tak więc mam nadzieję, że dobrze się przyjmie. Pierwsze recenzje są bardzo pozytywne i oby tak dalej. Rock progresywny. To jest dosyć skomplikowana technicznie muzyka. Jak na to wpadłeś? No przede wszystkim jako słuchacz. Mówi się także na uczelni, na Uniwersytecie Muzycznym, na którym studiuję, mówi się, że jedną z najlepszych technik uczenia się jest po prostu słuchanie, bo słuchając muzyki człowiek uczy się podświadomie i gromadzi gdzieś w tej świadomości gromadzącej różne rozwiązania, które potem świadomie bądź intuicyjnie jest w stanie zastosować w muzyce. Jeżeli mówimy o rocku progresywnym i o tej muzyce, która zawiera się na tej płycie, chodzi przede wszystkim o pewne podejście do kompozycji nie jako techniki tworzenia czegoś, co będzie za wszelką cenę chwytliwe, co będzie przebojowe na swój sposób, ale tworzenia czegoś, co pod względem fakturalnym, strukturalnym będzie nosiło znamiona być może nawet muzyki poważnej w szacie muzyki rozrywkowej i muzyki rockowej. No, objawia się to tym, że wiele z tych utworów na początku powstało w zapisie nutowym, a nie w sali prób. I dopiero później były te kompozycje przekładane na zespół i w następnej kolejności na nagranie. Zabawy rytmem, zabawy melodyką, zabawy harmonią, układem kompozycji formalnym. No to jest wszystko to, co składa się na pojęcie rocka progresywnego w naszym indywidualnym przypadku. Czyli jednak powstało to w zapisie nutowym, czyli nie jest to takie granie garażowe, a już bardziej profesjonalne podejście do muzyki. Zdecydowanie, tak. Jak pracowaliśmy nad częścią z tych nagrań, znakomity realizator Michał Wróblewski, który nam pomagał, zwrócił na to uwagę właśnie mówiąc, że w dzisiejszych czasach bardzo wielu wykonawców próbuje tworzyć muzykę będąc już w studiu nagraniowym i potem na koncertach odtwarzać to, co udało się zrealizować w studiu. A naszym zamierzeniem było tworzenie utworów a priori, a dopiero potem ich nagrywanie, bo zdaje się, że wtedy kompozycja może być bardziej dopieszczona, że wszystkie rozwiązania muzyczne, które się w niej znajdują, są bardziej precyzyjne, są bardziej przemyślane, bardziej uzasadnione, że nie ma dźwięków przypadkowych, każda nuta pełni jakąś swoją określoną funkcję. I liczę na to, że to będzie słychać, no, okaże się po 1 czerwca. A czy zdarzało się jakieś odstępstwo od tego oryginalnego zapisu nutowego? Czy wszystko było ściśle z tym, co powstało najpierw? Zdarzały się. Oczywiście, bardziej w przestrzeni aranżacyjnej niż kompozycyjnej sensu stricto. Natomiast jak najbardziej traktowaliśmy ten materiał nutowy jako swego rodzaju przewodnik, punkt wyjścia. Natomiast to, jak poszczególni muzycy artykułowali swoje dźwięki, to w jaki sposób interpretowali to, dogrywali partie improwizowane, to jest już zupełnie inna sprawa i to się dzieje. To jest obecne w tej muzyce
I wydaje mi się, że nadaje tym utworom ten posmak świeżości właśnie, że to jest grupa ludzi, że to nie jest granie filharmoniczne, jakkolwiek bardzo dbaliśmy o interpretację każdego fragmentu, to jednak taka świeżość, energia powinny się tam znaleźć, bo w przeciwnym wypadku myślę, że jak to się mówi, nie zażarłoby, prawda? A to jest ważne, żeby ta muzyka była wciągająca od pierwszej sekundy do ostatniej. Czyli słychać, że grają to ludzie, nie jest to odtwarzane, a słychać te wszystkie emocje, które towarzyszą graniu. To jest bardzo ważne, bo dzisiejsze tendencje produkcji muzyki, zresztą też jak to się nazywa, że to jest produkcja muzyki, są takie, żeby nagrania brzmiały jak najbardziej idealnie. Mówię jak najbardziej idealnie, bo nigdy nie brzmią idealnie. Nie da się zrealizować doskonałego brzmienia, bo musiałby grać komputer, a gdyby grał komputer, z kolei do ideału brakowałoby czynnika ludzkiego. Natomiast zależało nam właśnie, żeby to brzmienie było organiczne, żeby wyczuwalne były smaki, które później audiofile są w stanie rozpoznać jako to, co lubią najbardziej, że tu by słyszeli jakiś ruch gdzieś na instrumencie, tutaj jakiś przydźwięk, tutaj delikatny rozjazd rytmiczny, ale to wszystko w ramach spójnego ducha tej muzyki, prawda? Nie jako pomyłki, tylko jako takiej ludzkiej charakterystyki, która w tych utworach jest obecna. Bardzo mi się podoba określenie, którego użyłeś, produkcja muzyki, z tym zaznaczeniem na produkcja, nie tworzenie. To jest taka trochę domena XXI wieku, że muzykę się produkuje jak w fabrykach. Tak, i też ciekawe są bardzo statystyki. Podobno dziennie na Spotify pojawia się 20 tysięcy nowych nagrań. Tego czasu czytałem taką książkę, nie jestem sobie w stanie przypomnieć teraz autora, był Skandynawem, to wiem na pewno. Książka nosiła tytuł Factfulness, wypełniona różnego rodzaju wykresami dotyczącymi otaczającej nas rzeczywistości. Między innymi pojawił się tam właśnie wykres dotyczący ukazywania się nowych nagrań. I to, co było ciekawe, szczególnie nurtujące, to fakt, że nagrania rosły w jakimś określonym tempie, ich ilość wydawana, prawda, rosła w jakimś określonym tempie od początku istnienia fonografii, tak do powiedzmy początku lat 2000, ale na wysokości lat 2000, a już w szczególności drugiej dekady XXI wieku, nagrania wystrzeliły po prostu logarytmicznie w górę i ich ilość, pojawianie się ich na rynku jest tak intensywne jak nigdy wcześniej. I wydaje mi się, że jest to w dużej mierze spowodowane łatwością, z jaką muzykę można produkować. Kiedyś studio nagraniowe, dostęp do studia nagraniowego to był skarb. Dzisiaj jesteśmy w stanie na telefon realizować nagrania z dnia na dzień w zaciszu domowym z wykorzystaniem komputera, interfejsu, podstawowego instrumentarium, czy nawet instrumentów wirtualnych, prawda? Czego nigdy wcześniej nie było. I to sprawia, że muzykiem na swój sposób stać się może każdy. Niemniej jednak, żeby to się stało sztuką, to cały czas potrzebujemy tego determinantu poświęcenia, prawda? Poświęcenia twórczości czasu, uwagi, tych wszystkich czysto ludzkich aspektów, tak samo jak kiedyś pisano listy na papierze i treść ich była bardziej przemyślana, tak samo można pisać wiadomości mailem, SMS-em i tak dalej, to nie jest to samo. Ja bym to porównał właśnie do formy prowadzenia korespondencji. Muzyka jest językiem, jest formą komunikacji i możemy albo mówić dużo, w bardzo łatwy sposób, albo przemyśleć to, co chcemy powiedzieć. Stąd myślę, że warto jest właśnie poszukiwać tej przestrzeni obok tej produkcji, poza tym światem, poszukiwać jakichś naturalnych rozwiązań, takich, które wyrażają ducha ludzkiego i do ducha ludzkiego są w stanie się zaadresować, a nie po prostu do jakiegoś zmysłowego poczucia, że to jest fajne, przyjemne i nic za tym więcej nie idzie, prawda? Ma to swoje plusy i minusy. O minusach powiedzieliśmy, że faktycznie jest to natłok muzyki prostej, produkowanej bardzo szybko, ale też z drugiej strony jest to szansa na ujawnienie się tych takich artystów, którzy się przykładają do muzyki. Tak, zdecydowanie. Być tworzone w garażu, a być dobre.
Tak, i tutaj pojawia się duża szansa, tak osobiście uważam, dla rynku muzycznego, to jest muzyk nie jest już tak silnie uzależniony od instytucji wytwórni, czy producenta w rozumieniu instytucjonalnym, tylko każdy ma szansę zacząć działać na swój własny rachunek. A to pozwala na niezależność, też niezależność twórczą, no bo niezależnie od tego, czy mówimy o utworach zdecydowanie z kategorii produkcji, czy o utworach artystycznych, zawsze jeżeli te utwory są wydawane przez określone wytwórnie, przez określone instytucje, to trzeba się liczyć ze swego rodzaju kompromisami, a szczególnie w dzisiejszych czasach, kiedy tak silny jest imperatyw marketingowy w tym, co się robi. Oczywiście każdy artysta poddaje się temu imperatywowi marketingowemu, bo bez tego nie jest w stanie zaistnieć. Niemniej jednak poczucie wolności jest dużo większe i na to liczę, że tak samo jak kiedyś samochód pozwolił ludziom się poruszać w dowolnym momencie i w dowolne miejsce, prawda, to dzisiaj ta dostępność technologiczna może nam pozwolić tworzyć, co chcemy i kiedy chcemy. Tak, ale oczywiście jak każda technologia wymaga to od nas dużej odpowiedzialności, bo wszystko wykorzystywane w nieodpowiedzialny sposób może sprawić, że przedmiot naszego działania stanie się gorszy jakościowo. Prawda? Łatwość nie zawsze znaczy rozwój, chociaż na pewno dobrze wykorzystana do tego rozwoju się przyczynia. No, chyba robimy cięcie. Ponieważ nastała cisza. Nie, po prostu nastała cisza i muszę pomyśleć nad kolejnym pytaniem. Aha. Nie, za długo nie przyciągajcie też, żeby wiesz, żeby to też za długi klip nie był, nie? Nie, no długie na pewno nie będzie. No. Dobra, opowiedz nam coś o swoim zespole, tak trochę więcej, skupmy się na was. Zespół to taki bardzo specyficzny twór, zespół jako zespół, nie konkretnie nasz, bo jest to zbiór niewielu, a przez to wyrazistych elementów, czynników ludzkich i każdy z tych czynników w bardzo wyraźny sposób zarysowuje swoją obecność. I pomimo tego, że ja jako Janek Pęc jestem autorem wszystkich kompozycji, które są zawarte na tej płycie i na swój sposób jestem takim przewodnikiem, można powiedzieć, artystycznym w cudzysłowie naszego przedsięwzięcia, to ręce czy głosy poszczególnych członków zespołu to jest coś, co bardzo silnie wpłynęło na ostateczny kształt brzmienia tej płyty. Nie wyobrażam sobie, żeby ta muzyka zabrzmiała w taki sam sposób u innych ludzi. To jest po prostu niemożliwe. A ludzie, o których mówimy, to zlepek bardzo ciekawych osobowości. Z jednej strony, zaczynając ode mnie jako kompozytora, jestem muzykiem na co dzień działającym akustycznie. W zespole eksploruję przestrzenie gitary elektrycznej, silnie przesterowanej. Tak więc myślenie mniej pokazowe o gitarystyce, a bardziej muzyczne, tak w to wierzę, powinno być obecne w tych nagraniach. Z innej strony mamy perkusistę, który na płycie eksploruje przestrzenie rockowe, na co dzień jest jazzmenem. I uderzenie jazzowe, taki impresjonizm barwowy na talerzach, poszczególnych bębnach jest szczególnie wyraźny i to bardzo fajnie współgra z tą organicznością, o której wcześniej rozmawialiśmy, że to jest żywe, to nie jest prefabrykowane. Z jeszcze innej strony pianista, który znakomicie odnajduje się w różnych przestrzeniach właśnie produkcji dźwięku, jest magikiem, jeśli o to chodzi. Basista o znakomitym poczuciu rytmu, no to są znakomici muzycy. I wreszcie wokalistka, która studiuje reżyserię dźwięku na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina, jednocześnie gra na skrzypcach, jest po szkole muzycznej drugiego stopnia i tutaj także dokłada swoją cegiełkę do brzmienia tej muzyki. A wszystko pod szyldem skene. Skene to jest pojęcie pochodzące ze starożytnej Grecji, właściwie fragment teatru greckiego. Przestrzeń, w której zmieniano dekoracje, taki jest swego rodzaju forma zaplecza dla tego, co działo się na proscenium, czyli scenie właściwej. I
I tak też traktujemy tę muzykę, że chcielibyśmy, żeby ona wypływała z tego, co jest troszkę głębiej, z tego, co jest troszkę dalej, co nie jest już pokazem samym w sobie, ale jakąś formą katalizacji uczuć skrytych na formę dźwiękową, którą możemy pokazać dalej. Czyli to nie jest już ta prefabryczna muzyka, to nie ma być odebrane tylko jako utwór, jako kilka utworów, a jako wasz manifest uczuć. Tak, na pewno, na pewno. I generalnie jestem zdania, że w naszych czasach takiego natłoku dzieł kultury, dzieł sztuki w przestrzeni publicznej, ale jednocześnie takiego, rzekłbym, ogólnospołecznego zamulenia, to znaczy ta liczba bodźców jest tak duża, że przestrzeń zaczyna przypominać pustą, prawda? Nadmiar czasem równa się brakowi na swój sposób. Wydaje mi się, że poszukiwanie własnej drogi i własnego punktu odniesienia, który często nie stoi w pełnej zgodności z tym, co jest tak zwanym mainstreamem, co jest kierunkiem wspólnym dla bardzo wielu działających podmiotów, to jest pewna szansa na stworzenie czegoś wyjątkowego i na dotarcie do człowieka, bo ludzie mają swoją wrażliwość, niezależnie od tego, tych bodźców jest wiele, czy dużo, czy ktoś lubi disco polo, czy lubi death metal, to każdy człowiek dysponuje jakimś rodzajem wrażliwości, sobie tylko właściwym. I jeżeli pokażemy temu człowiekowi tę muzykę, to on rozpozna w tym te swoje podłoża wrażliwości. Chciałbym, żeby w każdej muzyce, którą wysyłamy, każdy człowiek, niezależnie od swoich upodobań muzycznych, był w stanie odnaleźć jakieś elementy swojej osobowości właśnie w oparciu o swoją wrażliwość. I to może uczynić tę muzykę uniwersalną na swój sposób, prawda? Już nie musimy się dzielić na tych, którzy lubią taką, śmaką czy owaką muzykę, tylko może bardziej na tych, którzy poszukują w muzyce człowieka, bądź poszukują w muzyce po prostu przedmiotu, który możemy puścić w radiu, w samochodzie czy na Spotify, prawda? I to jest bardzo ładne stwierdzenie, którym skończymy ten wywiad. Zapraszam cię oczywiście na drugi wywiad, taki już bardziej poświęcony trochę bardziej tobie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dzięki.